стала, як была. Наш директор пахнет, как ума, надеюсь, я на польскую школу. Спасибо всем за веру, породите учню, в чем для нас купаю и до школы дети, не посылаю. И як папині клубні, певне обі в'єдні, та Ушинська школа найлегка на свєті. Єйська бібліотека активне працює, щось діє в міні, в кроках опісує. І потрапі дявать, так директор Аня, і мужчинка мав я й до чужих читання. Радівка Ушині чесно обрадую, і певні проблеми він не розв'язую. Цим діванням лончі, побуч міські раді, ганцеводні чонці. Певен теплі борщі і зрівноважені, спогляда спокійні на родинні строни. Дружента подінчі дорослі, як діва локальні, уйде бінці посли. Добре ж ми вибрали, що нам зараз разом бенто помагає. Бо якщо он сповята, я речі ні суда, нех ще наші владу певність влади уда. Пробож благослави і дає надіє, нех же ще пара і так же добре діє. Нех родинці бива, своє гнязда вніє, нех шепка Ушині, зараз лепі жиє. Нех родинці бива, своє гнязда вніє, нех шепка Ушині, зараз лепі жиє. Дякуємо, дякуємо барзо. A teraz nastąpi prezentacja rolników, którym został nadany przez burmistrza Kałuszyna tytuł Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej. Zapraszamy burmistrza, zapraszamy księdza proboszcza do wręczenia nagród i na scenę zapraszamy pana Andrzeja Abramowskiego. Rolnika z Patoku. Prowadzi gospodarstwo rolne od 1985 roku. Obecnie wspólnie z synem Jarosławem gospodaruje na 140 hektarach grunty własne i dzierżawione. Gospodarstwo prowadzone jest w ekologii, ukierunkowane na chów bydła mięsnego. Dysponuje unowocześnionym parkiem maszynowym dzięki wsparciu środkami unijnymi w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. W gospodarstwie wykorzystywane są odnawialne źródła energii, jest instalacja fotowoltaniczna, kolektory słoneczne oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków. Gospodarstwo brało udział w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2012 i 2019 roku, zajmując drugie miejsce w kategorii ekologia środowisko. W 2013 roku rolnik otrzymał nagrodę powiatu miejskiego Laura w kategorii rolnictwo. Pan Andrzej Abramowski brał udział w 17. ogólnopolskim konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W etapie regionalnym, którego podsumowanie odbyło się 12 czerwca w Siedlcach, zdobył trzecie miejsce. Państwo Dorota i Waldemar Miller z Chrościc. Zapraszamy. Gospodarują wspólnie od 1988 roku. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi około 20 hektarów, w tym 16 hektarów użytków rolnych. Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mlecznego. Przez cały okres działalności prowadzone są inwestycje w budynki i park maszynowy. Gospodarstwo prowadzone jest rodzinnie, w pracach pomagają synowie. Zapraszamy również Państwa Marię i Zbigniewa Mroczek.
Prowadzą gospodarstwo rolne w Wąsach. Wspólnie gospodarują od 1980 roku, aktualnie na 30 hektarach. Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mlecznego, dysponuje parkiem maszynowym. Podczas nasilenia prac polowych rodzicom pomagają synowie. Zapraszamy na scenę państwo Agnieszkę i Andrzeja Wąsowskich z Zimnowody. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne od 1988 roku. Jest to gospodarstwo rodzinne, wspólnie pracują synowie Mariusz i Grzegorz z żonami. Powierzchnia gospodarstwa około 180 hektarów. Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mlecznego i mięsnego. Stado liczy 120 sztuk krów. Ciągle inwestują w park maszynowy i budynki. Zapraszamy również na scenę panów Leszka i Łukasza Wąsowskich, bracia z miejscowości Kluki. Gospodarują od 2009 roku. Łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi około 60 hektarów, z czego użytki rolne to 54 hektary. Gospodarstwo jest wysoce zmechanizowane, specjalizuje się w chowie bydła mlecznego. Pan Leszek poza pracą w gospodarstwie znajduje również czas na pracę społeczną. Jest radnym Rady Miejskiej w Kałuszynie. Wielkie brawa, proszę państwa, dla wyróżnionych rolników, którzy otrzymali po raz pierwszy nadany tytuł rolnika ziemi kałuszyńskiej dla niepodległej. Dziękujemy bardzo serdecznie, wielkie gratulacje. I prosimy o zabranie głosu. Moi drodzy, serce kapłańskie mi nakazuje, żeby na zakończenie tych oficjalnych wystąpień powiedzieć parę słów. Jako proboszcz, jako kapłan, jako obywatel naszej polskiej ziemi. Chciałem zaakcentować, że nie byłoby tych uroczystości dożynkowych, tych pięknych wieńców dożynkowych, tych wartości Bóg, honor, ojczyzna, gdyby nie było naszych polskich narodowych wartości. O tym musimy nieustannie pamiętać, bo jak ja słucham, jako proboszcz, jako kapłan, że jakieś wartości są gdzieś tam, to pytam się w imię Chrystusa, Kościoła, ojczyzny, gdzie są te wartości? Nasze wartości to Boże przykazania, Boże prawo, to tradycja, to święte wartości, których się trzymamy mocno. Dlatego była msza święta, dlatego były te piękne wieńce dożynkowe w kościele. Więc nie dajmy się ogłupić, bądźmy mądrzy, roztropni jako Polacy. Przeżywam bardzo, jeśli ktoś nieustannie odwołuje się niby do jakiejś wartości. Jeśli mówię ja, że sam tam jakieś wartości, to najczęściej zabijanie narodzonych dzieci, eutanazja, uśmiercanie dzieci kalekich do 12 i wyżej wieku. Pamiętajmy o tym, siostry i bracia, nie dajmy się prowokować nawet podczas takich uroczystości, jak nasze lokalne, parafialno-gminne. Chciałem tyle powiedzieć, Bóg zapłać wam wszystkim. Szczęść Boże. Proszę państwa, ja tu w imieniu nagrodzonych chciałem podziękować naszym władzom, no i powiedzieć tak ze dwa słowa o tym rolnictwie, bo tu szanowni goście dokładnie mówili, jak nas wszyscy chwalą, cieszą się, ale to każdy chce jeść dobrze i smacznie i ekologicznie, a jaki ten trud nasz jest w tym słońcu, w tej pracy. Proszę państwa, to ja państwu powiem, że samo bycie rolnikiem to jest patriotyzm. Każdy rolnik jest patriotą. I jeszcze chciałem, bo akurat na rocznicę wyzwolenia przypomniało mi się takie powiedzenie. No, mój ojciec kiedyś był na robotach w Niemczech w czasie II wojny światowej i mówił, że tam to i inżynier, i lekarz, i wszyscy jakieś wyższym wykształceniem musieli być jeden miesiąc czasu na praktyce na ubałora, żeby poznali ten trud i tą ciężką pracę. To teraz ja mówię, żeby tutaj do naszych rolników ktoś przyszedł na jeden dzień czy na dwa dni i tylko pochodził za mną i zobaczył, jak to wygląda. Dziękuję państwu bardzo. No moi drodzy, naprawdę
bo ja nieraz widzę na własne oczy, jak ciężko pracuje właśnie ten nasz kochany parafianin, bo jest każdą niedzielę w kościele ze swoją żoną. Jak oni ciężko pracują. Ale nawiązując do tego Bauera, moja mama 2 lata była u Bauera pod Poczdamem i śpiewała u Bauera kawał sera, żeby piesek szczekał na Hitlera. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Raz jeszcze wielkie brawa.